I ta uroczystość Bożego Ciała oczywiście jest nam, kojarzy się nami, nasze myśli idą w kierunku takiego słowa jak pokarm, dlatego też i z tej Ewangelii, dlatego że też i z tej Ewangelii wynika właśnie to słowo. Jezus mówi o sobie, że jest chlebem żywym, jest tym prawdziwym pokarmem. Jeżeli słyszymy słowo karmić się, to oczywiście po prostu myślimy o jedzeniu, o czymś, co jest tak bardzo istotne i bardzo ważne w naszym życiu, o tym chlebie powszednim, ale też myślę, że dzisiaj można pod tym słowem karmić się znaleźć bardzo wiele rzeczy, tych, którymi się rzeczywiście dzisiaj karmimy, bo są naszymi potrzebami, czymś, co jest także tak po ludzku nam wiele razy potrzebne, żeby, jak to mówimy, się w naszym życiu realizować, też i praca, to wszystko, co przeżywamy, nasze dobre pragnienia, też nasze hobby, to wszystko, co lubimy w jakiś sposób, jest też tym pokarmem w innym tego słowa znaczeniu. Jest nam czymś niezwykle potrzebnym do życia. Też potrzeba miłości drugiego człowieka, przyjaźni, tych relacji między ludźmi, między nami. I to jest coś, co możemy powiedzieć, że tym się rzeczywiście też w naszym życiu karmimy. Ale jednak doświadczamy wiele razy, że to nie jest to wszystko. Że mimo wszystko człowiek rzeczywiście pragnie coraz bardziej, że ten pokarm doczesny nigdy nas nie nasyci. Zawsze trzeba będzie ciągle kolejnego dnia jeść, ciągle kolejnego dnia doświadczać tego wszystkiego, co piękne jest w życiu, co jest tak istotne. I w tym znaczeniu to święto też chcemy rozumieć, patrzeć na Boga, który nam mówi, że jest prawdziwym pokarmem. Jeżeli ktoś ten pokarm spożywa, ktoś pije moją krew, spożywa moje ciało, ma życie wieczne. Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. I zobaczmy, że wtedy, kiedy my ten doczesny pokarm spożywamy, to możemy powiedzieć, że w pewnym sensie ten pokarm staje się częścią nas samych, kiedy go spożywamy, kiedy go właśnie asymilujemy, staje się częścią nas samych. A z komunią świętą, ze spożywaniem Boga, tak trzeba powiedzieć, dzieje się zupełnie inaczej. To wtedy my się stajemy częścią samego Pana Boga. Uświęcamy się, tak nam mówi Kościół. I doświadczamy tego wiele razy, kiedy człowiek naprawdę swoje serce otworzy, powie: Panie Boże, chcę w Ciebie wierzyć, chociaż może Cię do końca nie rozumiem i pewnie nigdy nie zrozumiem tego wszystkiego, co się wiąże z wiarą, bo tej tajemnicy nie da się pojąć naszym umysłem. Święty Tomasz, tak wielki filozof i teolog, nie potrafił tego wyjaśnić. Pisał piękne hymny, które dzisiaj śpiewamy, zbliżam się w pokorze, ale umysł tego nie potrafi pojąć, tak mówił święty Tomasz. I my też czego nigdy nie pojmiemy, ale możemy doświadczać tego, czym i kim jest ten pokarm, jeżeli naprawdę się na tę wiarę w Boga obecnego w Najświętszym Sakramencie otworzymy. I doświadczymy tego może nie od razu, ale wtedy, kiedy otwieram serce, mówię: Panie Boże, weź do mojego serca. Nakarm mnie w tym wszystkim, w czym widzę moje braki. Pomóż mi uzdrowić moje życie, te wszystkie trudności, te wszystkie problemy, te wszystkie smutne chwile, o których tylko Ty wiesz, że one istnieją. Wejdź do mojego życia. To rzeczywiście tak się dzieje, że wtedy, kiedy w to życie wiary tak właśnie wchodzimy, z otwartością serca, z tym powiedzeniem Panu Bogu: chcę przyjmować komunię świętą, chcę się spowiadać, chcę być na mszy świętej. Więc w tym jest też moja wola, moje chcę. To Pan Bóg to nasze chcę przyjmuje z wielką otwartością i wkracza w nasze życie, dlatego że Mu pozwalamy. I tak wielu dzisiaj pewnie uczestniczyło w tej procesji, w wielu procesjach w naszym kraju. Jest to piękne wydarzenie, ale jeżeli tam oprócz tego sypania kwiatami, oprócz naszych pieśni, oprócz naszego pięknego ubioru, oprócz tej całej tradycji nie będzie zaangażowania mojego serca, nie będzie pójścia za Jezusem nie tylko w tej procesji, ale każdego dnia, może nie zawsze na mszy świętej, oczywiście w niedzielę zawsze, ale w tej naszej codzienności, kiedy ja chcę Panu Bogu powiedzieć, że Cię potrzebuję,
że jesteś jedynym pokarmem, który może mnie nakarmić, tak naprawdę. Pomóż mi to tylko moim sercem zrozumieć. To cuda dzieją się w naszym życiu. I o tym jest ta dzisiejsza uroczystość. Jest o tym, że chcę Go spożywać. I chociaż tego nie rozumiem, to chcę tego doświadczać w moim życiu. Że chcę Go adorować. Że chcę na Niego patrzeć. Dlatego, że On wtedy mnie umacnia. Ktoś kiedyś powiedział, że człowiek, który nie adoruje Boga, nie klęka przed Bogiem, to prędzej czy później zaczyna adorować samego siebie i klękać przed samym sobą. I nie będzie nigdy szczęśliwy, dlatego że się skupi na sobie, a w nas nie ma zbawienia. Zbawienie jest w Nim, w Panu Bogu, który nas prowadzi. Więc my się dzisiaj nie zniechęcajmy, widząc nawet to, co się dzieje na świecie, to, co dzisiaj jest tak wiele razy trudne. Nie bójmy się dlatego, że Pan Bóg nad tym światem panuje. I co więcej, Pan Bóg jest na wyciągnięcie ręki, na wyciągnięcie naszego serca, dostępny w każdym kościele. I to sobie dzisiaj chcemy uświadomić. Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. Pan Bóg nam się daje, oddaje się po to, żebyśmy Go przyjmowali. I też są takie inne słowa, jeszcze też w Piśmie Świętym, tak na koniec, że właśnie więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. I dlatego Pan Bóg tak chce nam się ofiarować. Dlatego, że to jest też Jego szczęście, kiedy my pozwalamy wejść Jemu do naszego serca. Bo On wie, że w tym jest piękna droga naszego uzdrowienia. A wszyscy dzisiaj tego uzdrowienia potrzebujemy. Wszyscy potrzebujemy pokoju serca. Nie zniechęcajmy się, prośmy Pana Boga w tej ciszy, żeby nas uzdrawiał, żeby dawał nam pokój serca, którego tak bardzo potrzebujemy. I żeby nam nie dał się nigdy odłączyć od siebie.